Arkusz kalkulacyjny Calc czy Excel mają bardzo bliźniacze podejście do funkcji warunkowych. Omówimy dzisiaj na przykładach funkcje jeżeli oraz funkcje logiczne, które potrafią zagnieżdżać kolejne funkcje oraz takie, które nie potrafią, są dedykowane do konkretnych zastosowań. Licz jeżeli, suma jeżeli, dość znane oraz mało popularne licz warunki i suma warunków. Jeszcze raz podkreślę, te funkcje umożliwiają zagnieżdżanie kolejnych, a te nie, ponieważ warunki są podane zwykle w postaci tekstu, więc możemy je zastosować tylko w konkretnych przypadkach. Przejdźmy do zadań. Wszystkie te podpunkty spróbujemy zrobić dwoma technikami. Najpierw funkcje dedykowane, jeśli się da. Po pierwsze, ile było transakcji na więcej niż J4, czyli 70 artykułów? Każdy wiersz to jest osobna transakcja, czyli ile było liczb większych niż 70 w tym obszarze? Prosta sprawa. Równa się licz, jeżeli obszar, który testujemy, to jest ten obszar, średnik i warunek w cudzysłowiach. Więcej niż 70. Zamknąć cudzysłów, zamykam nawias. Przyjrzyjmy się jeszcze formule przez chwilę. I wychodzi 14. Zaznaczmy sobie wynik. Tak? Licz jeżeli, ten obszar, ilość większa niż 70. Podpunkt drugi. Tym razem mamy dwa warunki równocześnie. Ile było transakcji dla klientów o numerze większym niż 5 na mniej niż 80 artykułów? Tu musimy użyć nowszej funkcji licz warunki. Licz warunki, która pozwala wpisać wiele warunków i one podlegają koniunkcji, czyli muszą być spełnione równocześnie. Czyli co? Najpierw zakres. Ile było transakcji dla klientów o numerze mniejszym niż 5, a zatem numer klienta. Tu mamy w tym obszarze numery klienta, średnik, w cudzysłowiach większe niż 5. Większe niż 5. Kolejny warunek, na mniej niż ileś artykułów. No to ilość jest tutaj. Zaznaczamy kolumnę ilość, średnik i mniej niż, tu nie mogę wpisywać, ponieważ to jest tekst, nazwy pola, czyli na przykład J7, muszę wpisać mniej niż 80. I takich miałem 9. Przyjrzyjmy się temu zadaniu. Ile było transakcji w parzystych miesiącach dla klientów o numerze mniejszym niż 15 na artykuły skakanka? Jeżeli artykuł jest dokładnie równy konkretnemu polu, można je wyjątkowo wpisać w funkcję licz jeżeli lub licz warunki, ale tu musimy dodatkowo wyciągnąć parzystość miesiąca z tej daty. No niestety musimy użyć do tego dodatkowej funkcji miesiąc, a potem jeszcze parzystość, czyli funkcja modulo albo czy parzysta, jedna z dwóch. Jeżeli muszę zastosować funkcje zagnieżdżone, dodatkowe, to nie mogę tego zrobić tymi funkcjami dedykowanymi licz jeżeli, licz warunki. A zatem to zadanie na razie pominiemy. Rozwiążemy to tylko drugą techniką. Wspólny warunek, suma. Jaką ilość zakupili klienci, jeśli uwzględnić tylko transakcje o ilości mniejszej niż J14? Czyli co? Znowu ten obszar równa się suma, jeżeli z tego obszaru. Będziemy sumować ten obszar, ale warunkiem jest, że będziemy sumować tylko liczby mniejsze niż 100. I tu muszę znowu wpisać konkretną wartość. Mniej niż 100. Wychodzi nam taka wartość. Kolejna suma. Jaką ilość towarów zakupili klienci o numerach mniejszych niż 15? I teraz proszę zobaczyć. Tu warunek oraz to, co sumowaliśmy, mieliśmy w tej samej kolumnie, tak? Czyli ilość, którą zakupili klienci, no to jest właśnie ta kolumna, uwzględniając transakcje mniejsze niż
czyli znowu ta kolumna. A tutaj mamy co innego. W jednej kolumnie mamy warunki, a w drugiej to, co będziemy sumować. Oczywiście funkcja suma, jeżeli radzi sobie z tym doskonale, suma, jeżeli, ale jak widzimy w podpowiedzi, musimy osobno podać zakres kryteriów oraz zakres sumowania, jeżeli są one różne. Najpierw zakres kryteriów, czyli numer klienta mniejszy niż 15, czyli numer klienta, to jest ten obszar, mniejszy niż 15, a teraz zakres sumowania, czyli jeżeli dla tego obszaru zachodzi ten warunek, to będę sumował odpowiadające mu pole z tego obszaru. Zamykamy nawias i wychodzi taka wartość. Rozłączne warunki suma. Tutaj już suma, jeżeli sobie nie poradzi, bo mamy za dużo tych warunków. Jaką ilość towarów zakupili klienci o numerach mniejszych niż 15 i większych równych 7? Czyli mamy przedział tych numerów, dwa warunki równocześnie, a dodatkowo mamy warunek, że to, co sumujemy, nie może być, pomijamy mniejsze niż 20, czyli od 20 w górę sumujemy. No to musimy użyć nowszej funkcji, równa się suma warunków, która musiała zmienić kolejność argumentów, ponieważ nie dałaby rady, tak jak tutaj suma, jeżeli, no nie byłoby pewnej spójności logicznej, gdyby zachować kolejność argumentów. No to co? Najpierw zakres sumowania tym razem damy, czyli sumujemy ilość towarów. To jest to, co będziemy sumować. A teraz tak. Zakres warunku pierwszego i kryterium do niego. Jaki jest ten zakres? No klienci o numerach mniejszych niż 15. No to co? Ten obszar, średnik, mniejsze niż 15. Średnik. Kolejny warunek. Ten sam obszar, ale większe równe 7. Czyli co? Jeszcze raz. Ten sam obszar zaznaczamy. Średnik. Większe, równe 7. I jeszcze jest trzeci warunek. Pomij ilości mniejsze niż 20. Tym razem tą kolumnę będziemy testować. Średnik i mniejsze, pomiń mniejsze niż tyle, no to musi być większe, równe 20. O. Zamknąć cudzysłów. Zamykamy nawias i widzimy, że to jest taka wartość. Dobrze. Tu stosowaliśmy funkcje dedykowane, a teraz rozwiążemy te same zadania, ale z użyciem funkcji jeżeli. No dobrze, dodatkowa kolumna. Ile było transakcji na więcej niż 70 artykułów? Równa się jeżeli. Jeżeli ta ilość, o ta po lewej stronie, tutaj, jest mniejsza niż, przepraszam, na więcej, czyli większa niż 70, to wtedy wpiszmy tu 1 i zliczymy tą wartość. W przeciwnym wypadku wpiszmy 0, no bo jak ją zsumujemy, to nic nie policzymy. I widzimy, że tutaj oczywiście była ta wartość za mała, tak? Kopiujemy sobie to w dół. Teraz sumujemy. I wychodzi nam 14 jedynek, czyli tam jedynka się pojawiała, gdzie jest wartość większa niż 70. Rzeczywiście. I jak widzimy, zgadza się to z funkcją licz jeżeli. Co jest wygodniejsze? Czy dodatkowa kolumna, którą dość szybko zrobiliśmy? No, sami to ocencie. Kolejne zadanie. Ile było transakcji dla klientów o numerze większym niż 5? Na mniej niż 80 artykułów. Dobrze. Równa się jeżeli, ponieważ mamy dwa warunki, muszę zastosować funkcję i w arkuszu kalkulacyjnym Excel to byłaby funkcja oraz, tylko nazwą się różnią. Teraz warunki. Tych warunków jest dwa.
klientów o numerze większym niż 5. Numer klienta to jest ta komórka i ona musi być większa niż 5. Średnik, drugi warunek, na mniej niż ilość artykułów, czyli ilość artykułów mniej niż 80. 80. I jeżeli te dwa warunki, zamykamy nawias, jeżeli te dwa warunki są prawdziwe, to wtedy jedynka w przeciwnym wypadku 0. Jak widzimy, tutaj tak jest. Numer większy niż 5, ilość mniejsza niż 80. Znowu kopiujemy sobie to w dół, oczywiście oprócz tego pola, a tutaj sumujemy jedynki. 9. I widzimy, że znowu uzyskaliśmy to samo z użyciem tylko jednej funkcji, ale za to dodatkowej kolumny. Co w przypadku tak wpisanego warunku i funkcji licz warunki. Kolejne zadanie to, które nie byliśmy w stanie zrobić z pomocą funkcji dedykowanych. Tu mamy trzy warunki. Po pierwsze, ma być to skakanka. Po drugie, numery klientów mniejsze niż 15, a dodatkowo mają być to parzyste miesiące. Trzy warunki aż. Proszę bardzo. Równa się, jeżeli trzy warunki to funkcja i albo oraz, zależny od arkusza, i piszemy trzy warunki. Może najpierw te najprostsze, czyli klienci o numerze mniejszym niż 15. Numer klienta to jest to pole, mniejszy niż 15. Drugi warunek po średniku. To ma być skakanka, czyli to pole ma być równe albo w cudzysłowiach skakanka, albo o to, tylko że zablokowane. Tak, zablokujmy. Ten dolar przed jotem jest niepotrzebny, bo ciągniemy go w dół, ale nie przeszkadza, może też sobie tam zostać. I ostatni warunek to mają być tylko parzyste miesiące. To, co nam nie pozwoliło użyć funkcji dedykowanej, ponieważ musimy użyć dodatkowej funkcji, która wyciągnie nam miesiące oraz jeszcze jednej, która sprawdzi, czy są one parzyste. No to dobrze. Wyciągnijmy sobie miesiące. Miesiąc z tej daty i tutaj bym uzyskał 1, ale ja muszę sprawdzić, czy on jest parzysty, czyli to musi być jeszcze wewnątrz funkcji, czy parzyste, albo wewnątrz funkcji modulo i oczywiście modulo 2. Użyjmy funkcji czy parzyste i zamykamy nasz miesiąc wewnątrz tej funkcji. Teraz możemy zamknąć funkcję i to jest nasz potrójny warunek. Jeżeli ten potrójny warunek jest spełniony, to oczywiście zliczam, czyli 1, a w przeciwnym wypadku nie zliczam, czyli 0. W tym wypadku nie zliczam, nie jest to skakanka, a zliczam o tutaj, to jest skakanka, miesiąc parzysty, numer klienta mniejszy niż 15. I tutaj skakanka, parzysty, mniej niż 15, sumujemy to i wychodzi, że takich transakcji było tylko 2. I podobnie podchodzimy do sum. Jaką ilość zakupili klienci? Czyli znowu zaczynamy od jeżeli i nowa kolumna. Jeśli uwzględnić tylko transakcje o ilości mniejszej niż 100. Czyli co? Transakcje mamy tutaj i one muszą być albo mniejsze 100, albo mniejsze niż ta komórka, oczywiście zablokowana głównie w pionie, ale jeżeli w poziomie zablokujemy, to też się nic akurat tutaj nie stanie. Jeżeli je uwzględniamy, to tym razem nie będziemy zliczać tych transakcji, czyli nie wpisujemy tu 1, tylko musimy sumować ilość, a zatem przepiszę tą ilość, a w przeciwnym wypadku wpiszę 0. Tutaj 12 przepisujemy, a nie przepisujemy tam, gdzie warunki są niespełnione. Dlaczego? No dlatego, że tutaj ta ilość jest większa niż zakładana. Sumujemy. Zaznaczmy to sobie i widzimy, że uzyskaliśmy to samo, co tutaj F2 może jednym takim wzorem. Co jest wygodniejsze? Musicie sami ocenić. To podejście jest bardziej elastyczne, ale nieco bardziej pracochłonne. Kolejne zadanko. Warunek rozłączny suma.
równa się jeżeli, rzecz z kropką oczywiście. I tu mamy znowu jeden warunek. Numery mniejsze niż J18. Numery to jest ta komórka, to jest numer, mniejsze niż J18, czyli to zablokujmy sobie dolarami. I w tym wypadku znowu sumujemy, czyli przepisuję ilość towarów, a w przeciwnym wypadku 0. Ciągniemy w dół. Suma tych towarów. I znowu widzimy, że uzyskaliśmy tę samą wartość, którą tutaj jednym poleceniem. Na ostatni podpunkt zabrakło mi kolumny, więc pozwoliłem sobie tutaj wstawić dodatkową. No to robimy. Ile tu mamy warunków? Numery klientów większe, mniejsze niż, większe równe niż, czyli drugi warunek. I trzeci warunek, pominąć ilości mniejsze niż. No dobrze. Jeżeli, oczywiście trzy warunki, czyli funkcja i lub oraz, w zależności od arkusza. I numer klienta musi być mniejszy niż J22, no w tym wypadku, ponieważ tu wstawiłem kolumnę, no to K22, czyli 15, to ma być mniejszy niż, możemy wpisać 15, albo tę komórkę zablokujemy sobie. Średnik, drugi warunek. Znowu numer klienta, tym razem większy równy 7, czyli większy równy albo 7, albo znowu ta komórka zablokowana. Średnik i trzeci warunek, pomijamy ilości mniejsze niż tyle, czyli interesują mnie ilości, czyli kolumna C. Ponieważ mam pominąć te, no to muszę dać większe, równe niż to. O, i też blokujemy tą komórkę. Zamykamy koniunkcję warunków, czyli funkcję i. Jeżeli wszystkie te trzy naraz zachodzą, no to wtedy sumujemy tę ilość, a w przeciwnym wypadku nie sumujemy, czyli wpisujemy 0. Tu akurat warunek jest niespełniony, ale w innych miejscach jest spełniony. Czy on da nam to samo? Widzimy, że rzeczywiście uzyskaliśmy znowu tę samą wartość, którą tutaj o taką jedną funkcją suma warunków. I mały bonus, formatowanie warunkowe. Zaznacz z tej kolumny te wartości, które są z przedziału domkniętego od 50 do 100. To co? Formatowanie warunkowe to jest tylko po to, żeby łatwiej było coś wyłowić wzrokiem. Warunek na początek może większe, wartość komórki jest nierówna, tylko większa równa 50. No nie można dać przedziału. Mogę wybrać sobie jeden ze styli, który wtedy zastosujemy. Na przykład God, tak, czyli inne tło. Mogę też dodać nowy styl, stworzyć, ale ten będzie mi pasował. OK. Rzeczywiście, wszystkie większe równe 50 są zaznaczone, ale chciałbym, żeby były też mniejsze niż 100. No dobrze, spróbujmy to zrobić. Formatowanie warunkowe i dodajmy kolejny warunek. Wartość komórki jest mniejsza równa 100, mniejsza lub równa 100 i teraz dajmy, no może akcent, rzeczywiście wytłuszczenie. Zobaczymy, co się stanie. OK. Jak widzicie, mniejsze od 100 wytłuścił, a większe niż 50 podświetlił, a mi nie o to chodziło. Te warunki działają zupełnie niezależnie. No to co ja mogę zrobić? Wchodzimy tutaj, formatowanie warunkowe. O, tutaj. Usuńmy sobie to wszystko, co zrobiliśmy wcześniej. Usuń i usuń. O, ten. Usuń i dodajemy zupełnie inny. Ale nie wartość komórki jest jakaś, tylko zastosujmy formułę na całą kolumnę. Przy czym możemy w tej formule odwoływać się do konkretnej komórki pod warunkiem, że będzie to pierwsza komórka
z tego przedziału, który zaznaczyliśmy. No to co? Funkcja logiczna i tutaj mamy dwie rzeczy. Ta komórka, no może nie w taki sposób wpisana, tylko po prostu C4 ma być większa równa 50, średnik, C4 ma być mniejsza równa 100. I wówczas, no dajmy nowy styl, dlaczego nie? Czcionka niech będzie taka sama, za to tło dajmy takie zielonkawe, to jest dość oczywiste, brązowawe. OK. Niech będzie w taki sposób zaznaczone. I proszę bardzo. Zaznaczyliśmy wszystkie te, które spełniają warunek należenia do przedziału domkniętego od 50 do 100. A zatem formatowanie warunkowe dość zaawansowane, bo na kilku równoczesnych warunkach. I tym akcentem kończymy dzisiejszą lekcję.